kolejnego projektu ustawy o Trybunale, nad którym Wysoki Sejm pracuje. Moje sumienie nie tylko jako prezesa Trybunału, ale także jako obywatela i profesora nauk prawnych nie pozwala mi milczeć. Milczenie byłoby wyrazem biernego poddania się i przyzwolenia na dalece nieprzemyślane, arbitralne rozwiązania, które znalazły się w tym procedowanym projekcie. Nie każdy akt uchwalony przez Parlament będzie zasługiwał na miano ustawy. Akt Parlamentu świadomie uchwalany z naruszeniem procedury jego stanowienia. Akt zawierający celowo wprowadzane rozwiązanie niekonstytucyjne. Akt świadomie znoszący odrębność i niezależność organu władzy sądowniczej. Akt naruszający podstawowe zasady zachodniej kultury prawnej jest w istocie tylko pozorem ustawy. Nie jest on prawem. Mój dzisiejszy głos ma ustrzec Sejm i Senat przed ustanowieniem ustawy pozornej. Miano ustawy nie przysługuje bowiem aktowi, który zakłada uzależnienie Trybunału Konstytucyjnego od woli innych władz i uniemożliwia mu sprawne działanie. Panie Marszałku, chciałam prosić o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów dla pouczenia pana prezesa Rzepińskiego, że nie ma prawa w Sejmie reprezentować tylko i wyłącznie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, a nie swoje prywatne. Na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka była podobna próba, usiłowanie przedstawienia stanowiska właściwie jakichś kilku pracowników, które tutaj skierowano do nas jako stanowisko Trybunału. Nie było takiego stanowiska i na takiej samej zasadzie, na jakiej pan prezes Rzepiński politycznie się tutaj wypowiada, powinni mieć prawo wypowiedzi również inni sędziowie indywidualnie, ponieważ stanowiska Trybunału jako organu nie było, a pan Rzepiński ma prawo występować tylko, reprezentuje Trybunał na zewnątrz, a nie samego siebie. I proszę o pouczenie pana prezesa w tej sprawie. Dziękuję. Panie Marszałku, prosiłbym, żeby w przerwie pouczyć panią poseł Pawłowicz. Panie pośle, ale to nie jest wniosek formalny. Wniosek przeciwny będzie uzasadniony. Na podstawie jakiego artykułu regulaminu pan... Artykuł 184, wniosek przeciwny, żeby nie ogłaszać przerwy w tej chwili. Jesteśmy w trakcie procedowania sprawozdania z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości. I prosiłbym, panie marszałku, bo stoi pan na straży, stoi pan na straży Sejmu i powagi tej instytucji, żeby nie dopuszczać do takich wystąpień, jak sobie pozwoliła przed chwilą pani poseł Pawłowicz, obrażając obecnego tu na sali pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który zgodnie z literą prawa reprezentuje tąże instytucję. Tak? Prosiłbym, żeby pani poseł przeprosiła za swoją skandaliczną wypowiedź. Dziękuję i panie pośle, stojąc na straży powagi Izby, zwracam panu uwagę, że czymś wysoce niestosownym jest również obrażanie przez pani poseł Krystyny Pawłowicz.